Także proszę Państwa, dzisiaj byłyśmy na takim spotkaniu, no właściwie to zawracanie jakby gitary, bo byłyśmy dzisiaj w Mariocie u Filipiaka, ale tamto miejsce takie na zadupiu, w kącie, to nie jest ekskluzywne. Nie jest, a poza tym jakieś baby się facet uczepił i że ona jest zła, że ona jest niedobra, że jest staroświecka i ciągle na nią krzyczał jakby, że aż te babki mówiły, ale proszę na tą panią nie krzyczeć, a on cały czas jakby specjalnie jeszcze. Jakiś, tak, psychiczny, już Mareczek zaraz się kupi, tak. Dawałem SMS, a ja nie wiem. Zaraz będę reklamować. No to mi napisze, powiedz za ile. Nie, nie mam pojęcia. Okay. Tysiące to na pewno nie będzie. No nie, no także to... proszę Państwa, no i byłyśmy u tym, taka żydowska robota, że u tej dziadówki siedziała za ścianą, podsłuchiwała u tego Filipiaka. Znacie Państwo to już od 3-4 lat historię, proszę Państwa, w Mariocie. No i ona podsłuchiwała, podsłuchiwała, a ten facet, no, miał gadać godzinę, gadał 2,5 godziny. I ludzie po prostu, jedna babka zasnęła, ten ją obudził. Oj, proszę pani, widocznie to panią po prostu nie interesuje. No ale jeżeli ja bym prowadziła to, to ja bym powiedziała, to proszę wyjść, jak to panią nie interesuje. To wtedy ona by się tak przestraszyła, by jej w pięty poszło i by już na pewno nie zasnęła. No ona nie zasnęła, potem się uśmiechała, no ale do takiej głupoty doszło, że on ciągle krytykował tych ludzi, dzielił na 3 kategorie, na 3 grupy. Że tutaj są tacy, którzy już coś kupowali. Ja też mam i garnki Kasada, to jest niemiecka firma, proszę Państwa, najlepsza na świecie. A on udał, jakby nie wiedział, co to jest Kasada. Ja mówię, mam cały komplet garnków. Także wiecie Państwo, każda mysz swój ogonek chwali. To było na takiej zasadzie. No to przyszły stare baby i tak słuchały, no bo one powiedzieli im, że będą umierały. Ale one myślą, och, jeszcze troszeczkę pożyjemy, jak zdrowiej pojemy. No i tak się podnieciła, że może za darmo, jedna powiedziała wprost, ze sceny zeszła. Proszę pana, ja nie mam pieniędzy, idę stąd. A mówi, niech pani zostanie, niech pani zostanie. Nie, bo ja nie mam pieniędzy, co pan mi tu wzywa na scenę. Jak ja nie mam pieniędzy, nie zapłacę. No i proszę państwa, zaczął już handlować jakiś płyn do mycia naczyń, rozdawać, ale też za 29 czy ile tam złotych, proszę państwa. Za 29 zł. Także proszę Państwa, no taki handel. Miało być z grilla jedzenie grillowe. Wszystko nieprawda, wszystko lipa, czyli żydowska robota. Proszę Państwa, ja wyskoczyłam, bo ja się bardzo spieszyłam na 15, byłam umówiona w Getting Bank. No i tam wpadłam, no ale oczywiście, że to nieprawda, że tak jak dzwonią na infolinii, że jak jestem w banku, no to ponieważ umówienie się było telefoniczne, to bez kolejki, proszę bardzo, do sąsiedniego pokoju, no na infolinii z Getin Banku facet był bardzo kulturalny i miły. Ale jak jeszcze raz oni będą dzwonić z Getin Banku, ja powiem, że zadzwonię na policję. Dlaczego? Dlatego, że oni mobbingują, oni po prostu namawiają ludzi, a nie mają zielonego pojęcia, że tam nikt na nikogo nie czeka w tym banku. Do żadnego pokoju nie zaprasza obcego, tak jak to on powiedział, a wodą poczęstować się to można i z Wisły, bo tam taki saturator jest i kubeczki, proszę Państwa. Ajajaj! I przy wyjściu ja powiedziałam na całą salę, powiedziałam głośno, jak to ja zawsze spektakularnie, ja mówię, proszę Pani, na infolinii było powiedziane, że człowiek będzie przyjęty, bo umówiony od razu i do sąsiedniego pokoju i od razu. A to gówno prawda, mówi wielkie dziarostwo, same dziady do was przychodzą i 100 lat pracują i pożyczkę dostanie. No, no bo jak pracuje 20-40 lat stary dziad, no to no jak ona mu pożyczki ma nie dać? Pożyczka kosztowałaby miesięcznie 60 zł, 70 zł, no to co to za pożyczka? No to wiadomo, że każdy spłaci. A ona sprawdza, ona i taka brzydka, ta dziwoucha, taka żydowa, że taka czarna i takie te spojrzenia, że tak mi się to nie podobało, ja to raczej kocham wszystkich ludzi, no lubię wszystkich ludzi, ale ona mi tak wyjątkowo się nie podobała na tej Świętokrzyskiej 14, że mówię, no takie dwie dziury. Dzisiejszego dnia nie wiedzą, gdzie wpaść, czy w gówno, czy w maść. No, czyli tak, u Filipiaka w Mariocie i w tym Getting Banku na Świętokrzyskie 14. No taki nieciekawy bank, że naprawdę, ja zabrałam ten dowód, zabrałam te papiery, wyszłam, powiedziałam, że i tak Ziobro powiedział, że, ale tak dosłownie, Ziobro powiedział, że was wszystkich
po prostu wywiezie do Izraela, skasuje banki na lichwę, które biorą na duży procent, do Izraela was wywiezie, a wcześniej tu w Polsce skasuje. Mówię, jak tak można kłamać? Jak jest telefoniczne umówienie i ja to mówię, to od razu, a tam jakieś dziady ze sobą gadały, no pracownicy banku, przecież od razu trzeba sprawę załatwić. Także same kłamstwa, widzisz, no. Oni kłamali, że będzie grill, no, że będzie, wiesz, grill, no to myśmy to żartowali troszeczkę z tego, ale wiadomo, że nie będzie, bo oni chcą wcisnąć ludziom towar, jak najwięcej towaru chcą wcisnąć, a jeszcze w taki sposób, że obrażał te stare szlachcianki, może z Saskiej Kępy, może z paryskiej, proszę Państwa, one są szlachcianki, a że trochę przy grube miały ten brzuszek, ale to w Ameryce też takich ludzi bardzo dużo jest. W Ameryce grubych bab. Dlaczego? Bo one żrą hamburgery, pierdalają, proszę Państwa, strasznie. No my, proszę Państwa, w naszym Radiu Tok FM, w roku Cita Barbie Baby Langstrom Extra, mówimy wszystko bez ogródek. Wpieprzają i grube są prosiaki. Takie chodzą w Warszawie, nie, w Warszawie, mówię o Ameryce, po ulicach. No taka prawda. No ale jak chcą te hamburgery jeść, to jedzą, prawda? Ale też w Ameryce jedzą na przykład, to jest wybór, wybór warzywa z mięsem, mięso z warzywami, a tu z chlebem, tu z kaszą, to tuczy, bo jest nierównomierne trawienie i człowiek po takim jedzeniu śpi. Dlaczego? Dlatego, że organizm zabiera energię, organizmowi jest zabrana energia na trawienie. To żeby to były mięso z warzywami, to jest inne trawienie, ale tu ludzie nie są nauczeni tak jeść. To może by trzeba było jeszcze wrócić do diety, diety życia, diety cud. Te książki, które pisała wspaniała kobieta. Maja Błaszczyszyn, czy coś takiego. Proszę przypomnieć sobie lekturę sprzed 25 lat. Zapraszam.